Polskie lasy skrywają wiele tajemnic. W czasie II wojny światowej to właśnie las był schronieniem dla partyzantów. Bardzo często dochodziło w nich do walk i potyczek, które były znaczące i doprowadziły do odzyskania przez Polskę niepodległości. Kawałek historii naszego kraju, kawałek historii tej regionalnej jest i mówię, no nie możemy tylko patrzeć na las z punktu widzenia, że to są takie czy inne drzewa, że tam trzeba tyle i tyle tego drewna można tam usunąć, wyciąć, czy tam jakieś szkodniki leśne są, tylko również ten inny aspekt tego funkcjonowania leśnego, przecież to jest Polska, ten las to jest Polska. Taka jest po prostu prawda. No. Na terenach zarządzanych przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Radomiu dotychczas znajdowało się 465 miejsc pamięci narodowej. Od 4 października jest ich 466. Na pewno szczególnie jest to taki dzień, bym powiedział, wyjątkowy dla lokalnej społeczności, tam miejscowości Połągiew. Nawet tutaj niektóre panie mówiły, że czegoś takiego jeszcze w Połągwi nie doświadczały. Ale z drugiej strony, i to jest od tej może tak ważniejszej nawet strony, to jest to, że to wydarzenie z października 1939 roku, ono było warte upamiętnienia. 5 października 1939 roku doszło do potyczki oddziału majora Henryka Dobrzańskiego z wojskiem niemieckim pod wsią Połągiew. W czasie wojny obronnej w 1939 roku na naszych terenach, tutaj w Lasach Świętokrzyskich, aż po Opoczyńskie, podejmował walkę z niemieckim okupantem, wykazując się bohaterstwem i wielkim męstwem. On i żołnierze, a żołnierze z jego oddziału wydzielanego w dużej części to byli żołnierze z świętokrzyskich wiosek. W przeddzień 80. rocznicy tamtych wydarzeń uczczono majora Henryka Dobrzańskiego i żołnierzy oddziału polskiej kawalerii. Jak gdyby uświetniliśmy razem, ale my jesteśmy tylko strażnikami tej pamięci, a to co się dzieje to po prostu ofiara krwi tych ludzi i to miejsce, które jak gdyby tej ofiary nie złożyło, ale było elementem historycznej prawdy o walce i o jak gdyby drodze, którą major Henryk Dobrzański, bo tu jeszcze nie był Hubalem, przeszedł w walce o wolną i niepodległą Polskę. Uroczystości rozpoczęły się polową mszą świętą. Po odśpiewaniu hymnu państwowego przy leśniczówce we wsi Połągiew odsłonięto kamień z tablicą pamiątkową. Obchody wydarzeń z października 1939 roku uświetniła salwa honorowa i apel pamięci żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej. Salwą! Pal! Ładuj! Salwą! Pal!